kiedyś pewna znajoma powiedziała mi takie zdanie: jak się wyzłoszczę, 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 to potem mi rozum wraca. I jak się tak zastanowiłem głębiej, to znaczy, że wtedy, kiedy ona się złości, to ona zauważyła, że rozum w ogóle nie ma ani rozumu, ani kontaktu z rozumem. Że rozum jej dopiero wraca, jak przestanie się złościć. Czyli zauważyłem, że kobiety czasami są przekonane, że złoszczenie przywraca im rozum. U kobiet jest to na tyle nagminne działanie, że starają się, niektóre z kobiet starają się bardzo mieć dużo, dużo, dużo rozumu i dużo, dużo, dużo się złoszczą. Natomiast jeżeli popatrzymy na to logicznie, to kobiety mają również takie przekonanie, że jak się wypłaczę, to potem jestem spokojniejsza. Czyli to znaczy, że kobiety przy użyciu łez i rozpaczy doprowadzają się do stanu spokoju. Kochani, jestem przekonany, że kobiety potrafią wymyślić jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, jak na przykład chociażby coś takiego, że jeżeli się obrażą, to potem mam chęć na seks. Dlatego panowie, uważajcie na to, co mówią kobiety. To ma bardzo dużo wspólnego z duszą kobiety, ale niewiele z rozumem.